Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Czechu, i witam was w kolejnym odcinku z Mad Maxika. Witam, to już kolejny odcinek, który nagrywam, kurde, dzisiaj. Już jest noc, no taki wieczór. Słuchajcie, robimy misję poboczną, bo zauważyłem tutaj kropeczki. Na misję fabularną nas nie stać, brakuje nam 14, 16 tego złomu, więc lecimy, słuchajcie, na misję. Znajdź i oznacz pierwsze źródło saletry. Czymkolwiek saletra jest, to jest jakaś roślina, która rośnie na truposzach, coś takiego. I z tego się robi proch. W ogóle skąd tu tyle ludzi, że tyle ciał jest? Dużo, w chuj, dużo. Wojownicy? Ty, no nie wiem, jak tam twoje życie. Nie mogę im teraz to rozwalić, to jest słabo. A, ja go ciągnę, ty. A nie, dobra, myślałem. A, widzieliście? Tokyo Drifter. Dobra, macie żółwom jakiś, to byśmy nawet zrobili misję fabularną. Mordeczki. Jakbyśmy złom sobie wzięli, to ta chyba, nie? Elegancko byśmy zrobili taką. Ty, no chyba robimy misję fabularną. Jednak misja fabularna. Będzie napisane, w którym robiliśmy misję fabularną, a misję poboczne będzie, kurczę, napisane w tym tytule. Zapraszam, Czechu Gameplay, Czechu Vlog, odcinki codziennie, Czechu Live, wszystkie potrzebne linki oczywiście macie w opisie. Zapraszam i na grupkę oplutę skład. Na razie istnieje, zobaczymy jak to tam będzie później. Taka nasza grupka. I oczywiście moja Zenka, jeszcze Matiego, który sobie gra z nami. Dobra, montujemy to co tam chcieli, warsztat. Warsztacik. Czyli wydech zmontować, ta? Wydech dla maluchów. Lake powiedział pewnie, że jesteśmy we właściwej drodze, ale ja wiem, że potrzebujemy czegoś więcej. Zgadzasz się, prawda? Zwiększenie prędkości maksymalnej o 20% w stosunku do standardowego wydechu. Jasne, że robimy. W posiadaniu. Mamy misję. Mamy pyk. Jedź do twierdzy Krwistobrodego, o kurwa. A zatem długa podróż nas czeka, nie można szybkiej podróży. Nope. Czyli trochę sobie podygamy dzisiaj. Ale autko jest szybsze. Także będzie szybciej. Tu jesteśmy koło tej głównej, pierwszej tej bazy. I zobaczymy w ile dojedziemy, jest przed 4 minutą. Trochę pewnie będziemy dygać. Ty, co jest? Gdzie jest ten typek? Kurwa, szybko. Co nał? Kto to tak krzyczy? Trzeba było batona ściągnąć, sorry. Ty, no nie wiem jak tam się bawisz, ale tak chyba średnio. Konwój tu leci? Nie, chyba nie tu. Byłaby przypał, byłby. Ja nie wiem jak to działa, pewnie są jacyś turbo mocni i tak dalej. Ej, to nasze autko to jest nie do zajebania teraz. Patrz jaki kozak mam to autko.
Tu mamy jakieś questa pobocznego. Spotkanie wywiadowcze, porozmawiamy z mężem, aby... Dobra, no zróbmy tak, jesteśmy już obok, to przecież możemy zrobić to, nie? Cześć panie mieszkańcu pustyni. Siema. Co tam mordeczko? Jak tam powiesz, jak życie? Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on the edge of Outer Graves. Few alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, Widzieliście to? Edge in the carnage. Mam nadzieję, że się dźwięk nagrywa dobrze. Bo czasem odpierdala. Ufortyfikowany obóz zbudowany na obrzeżach zewnętrznych grobowców. Poszukaj wzdłuż ściany klifu, krytej ścieżki, by wkraść się do niego niepostrzeżenie. Informacja do... Jest nabiegiem... Proszę, proszę. A że gdzie mamy iść? Że gdzie? Co, że tu mamy dygać? Ty... Ale to ja tam nie idę, pierdolę, kurwa. Będę wiedział, że tu ten jest misja. Czarnotopiel? Dobra, będę wiedział, ale to jest pierdolone już w takim momencie. Ja tu misję jadę do twierdzy przecież Krwistobrodego chyba? Pierdolę, jakieś ten na razie. Życie mi miły. She'd mark the battle sites. Where can we find Sulphur? Oh, the yummy smelly? Terminos! Yeah, chapter. I'll show you. Tu jest jeszcze misja, jedźmy tam. Ty co jest, mordeszko? Co tam się dzieje, ty? Jak u ciebie życie, bo widzę, że tak kurwa też średnio. Chyba masz problem, ty. Chyba biegną na nas 52 osoby. Za blisko zostałem ranny, poważnie zgniło zombie jego. Marzyli mnie, zakończ to proszę. Just end me. Ty no nie wiem. Nagroda łup, ty serio mam go dobić? Mogę z buta? Kurwa. Kurwa! Ale co to on ma na drugie kurwa? Ej, pojebany jesteś typie. Ale mu zajebę. Dobra. Chcecie mieć wieb chyba na pizdę. Taki normalny. Okej, nie ma problem, mordeszka. Twoje słowa są dla mnie rozkazem. To jest? Ja latam. To auto też chyba lata. Cze, elegancko. Siema, mordo, co tam? Co to jest? To kółeczko tu? Łazików, aha, czyli to jest pole minowe jakieś. No to niedobrze, dobra. Żułom, dawać żułom. Fajna jest tu mechanika gier, że... Znaczy tej gry, że to auto się jakoś tak nie przewraca nigdy. Na plecy. To jest fajne. Mi się to podoba, na przykład. Dajcie złom. Ja nie wiem, czy ja dobrze robię taki... Kurwa, rozwalając 30 godzin te auta, ale... Złom zawsze jest przydatny, słuchajcie. Już lecimy do tej twierdzy, bo 10 minut. Trochę dużo, no ta. Ale biegnę! Lecimy do tego, bo trochę lipa jest. Ja też bym sobie tam zeksplorował, co tam się dymi, ale... Ej, słuchaj te!
jakby mówili na jakichś placach, my daleko jesteśmy? Daleko, w chuj daleko. Po drodze mamy wyścigi, których nie ogarnęliśmy. A to zrobimy kiedyś tam, indziej. Jedźmy na misję. O, lucik! Autko, cześć, jak się miewasz? Co tam, jak tam mordeczko? Widzę, że tak... Czemu ja zawsze jak go zabijam, jak zawsze jak kogoś zabijam, to mówię: siema, co tam mordeczko? Widzę, że tak średnio, bo nie żyjesz. Zawsze to mówię, zawsze to samo. Cześć. Może odpoczywa? Elegancko na ziemi tam. Kto wie? Prawdziwy leń to znajdzie zawsze jakieś takie fajne miejsce. Wiem, o czym mówię. Dobra. Dobra, lecimy wreszcie. My dopiero tu jesteśmy? Dobra, ta mapa jest kurwa przeogromna, ja pierdolę. Jednak zmieniłem zdanie. Tam są jakieś wiatraki na prąd, chyba normalnie eleganckie. Widzieliście? Ja widziałem. O, widać. Miejsce przeszukiwań, wodę, tu jest ten skorpus, też go możemy zniszczyć. Czy jak to się tam nazywa? Dobra, pierdolę, nie chce mi się ich rozwalać. Chodźmy tylko rozwalić ten gówno. Mogę to rozwalić? Mogę! Patrz. A, krwi, ale czyli ten krwisto... Krwistobrody to nie jest chyba jakiś nasz kumpel, nie? Ja myślę, że to nas jakiś ziomuś jest, a to chyba nie. Czego nie mamy w tym ledgerze. Ale dziwna ziemia, no. Ej, nie tu jedziemy, kurwa. Nowy wpis, terytorium Krwisto... Brodego. Gdy Krwistobrody i jego ludzie natknęli się na okręt, który potem stał się ich twierdzą. Byli zbyt zmęczeni, żeby zrobić cokolwiek poza zatrzymaniem się w nim. W ciągu następnych tygodni przekonali się, że statek uratował im życie, ponieważ był wypełniony konserwami oraz wodą pitną. W miarę zużywania zapasów zaczęli znajdować w okolicy, która wnet stała się terytorium Krwistobrodego. Również inne okręty z cennymi ładunkami Krwistobrody. Stary kupiec i bandyta wykorzystał tę okazję. Jego ludzie szabrowali statki i wymieniali nadmiar swoich zapasów na inne, potrzebne im towary. Co więcej, dostarczają wyjątkowych dóbr. Podtrzymywali też kruchy rozejm z czarnym miastem. Sytuacja uległa pogorszeniu, gdy na rozkaz Skortusa rządy Żelaznej Ręki rozpoczął zgniłozą. Teraz na tym terenie roi się od jego odrażających band i ich z obozowisk. Okej, czyli Krwistobrody to jest chyba jednak kozak. Jednak chyba dobry ten, a obniżamy tak jakby... zagrożenie na jego terenach. Heavy plates of steel armor, grills, and other life-saving defenses are his speciality. At a hefty cost, of course. Chodźmy na ten, po
giereczkę tutaj ogarnąć, żebyśmy mieli szybką podróż. Ja sobie to ogarnę. Chyba, że będzie bliżej jeszcze. Wolę tam po drodze jest. Gdzie co to jest? Wolę. O, to chyba będzie trzeba łomem, a ja mam łom. Wymagania, wybuch, ty. A nie, mam kanister, dobra, daj mnie ten kanister. Tywego, to można przecież ten zatankować, resztę podpalić i po prostu rzucić. Tak dla beki. Dobra, elegancko. Ej, widać, że te drzwi są ciężkie, a nie męcz. 2 metrów, nie? Znaczy 2 centy tego. Co jest? Przytrzymaj, by wejść. Trzymam, ty. Wchodzisz tam? Wchodzisz. Elegancko. O, żarcie. Co, ja mam go jeść? Nie! Just normal day. Co ty zrobiłeś, Max? Jakbym wiedział, to bym cię przecież... O. I no trochę szybciej. Wbijmy do tego balonu i my jak do góry. Szkoda, że nie ma... O, bo... Jak z filmu mogło być. Elegancko mamy tutaj piaskowe kaniony. Dobra, idzie da na dół. Połączenie. Twierdza Krwistobrodego jest widoczna tutaj, widzę. Jeszcze trochę drogi jest, widzę. Następny poziom, a to ja to ulepszam, tak? Czy coś? Bo ja mordo nie wiem, ty. Mam tu koszt, a tu koszt 50, co to jest? Aha, że bicie, tak? Koszt za umiejętności, serio płacę nawet tu. Legenda, to chyba tu się ulepsza, wytrwałość. Przez mgłę. Chcę to ulepszyć. Halo, wstecz. To chyba nie tak się ulepsza. Żetony. Mam 1 000 000 żetonów. Jak to ulepszyć? Nie wiem, dobra. Nie pamiętam. Sniper? Sniper rifle. Ty no, nie pamiętam. Ty no, w tej misji, kurwa, 18 minut, kurwa, jedziemy do tego Svela. Zrobię najgorszą rzecz na świecie dzisiaj, wiecie? Zobaczyć. Ty, mam plan. Jest misja. Ej, OBS mi gubi klatki, w sensie, no jasne, że będzie płynny obraz, ale czemu jest 33 klatki na OBS-ie? 37. 45. Ej, no już, come on. Nagrywane jest 30... Nie no, z tego co widziałem, nawet jak ścina obraz, to normalnie na nagraniach tego nie macie, nie? Macie ładny, płynny obraz. A teraz ściął na przykład, ale mi też. Cześć, jak tam mordeczko u ciebie? A to ho, na solo. Co jest, ty? Nie zabiłem go, dlaczego? Ale tu mają niezłą pustynię, taką... Taką pustynię, wiecie? Och, zachód słońca, Mad Maxik. Misja. Piękna sprawa, słuchajcie. Chodźmy, dojedźmy tam. Zróbmy misję.
To jest krwi. Dlaczego? Forget that whimpering in the devious suckling face. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, for I'll make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, oh, he was sent to me by the angel combustion herself. Angel. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. And please, this car needs healing. She does. And strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I offer to you. Hands of a Blackfinger. Yes. Fajną masz brodę, typie. You'll have one chance for me. Oh, thanks. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. No need any of his perversions on my ship. Mam drugą twierdzę, to. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. Ej, ten ziomuś, który jest głównym tym aktorem, wygląda, znaczy tą postacią z gry, wygląda jakby był troszeczkę upośledzony. Znaczy upośledzony, jakby był seryjnym zabójcą, kurwa. Bo dalej czeka na nas ocean skory, by ponownie pokryć tę ziemię. Gdy nadejdzie, będziemy gotowi na... A wichry chwały wybrzuszą nasze żagle. Ciekawe. Listobrody to przywódca bez bastionu rdzy. Wyrzuconego na ląd statku, przebudowanego na twierdzę. Podobnie jak innym mieszkańcom Czarnego Miasta. Z tej okolicy jemu również wiele szkód przyniosły niedawne akty agresji. Zgniło zęba. Sprawuje władzę nad swymi ludźmi, wykorzystując niespotykaną mieszankę zastraszania i technik manipulacji typowych dla sekt religijnych. Listobrody zaczepił w mieszkańcach swojej stworzonej w zardzewniałym wraku statku twierdzy wiarę, że przygotowują się oni na powrót wód, które ponownie uczynią białą równinę dnem oceanu. Mówi o tym tak często, że czasem sam zaczyna sądzić, że to prawda. Przede wszystkim wierzy jednak w przetrwanie, zrobi wszystko, by utrzymać swoją pozycję, nie zawaha się nawet przed bezpośrednim starciem z najeźdźcami z Czarnego Miasta na Chambakeda i wie, że jest on zdolnym mechanikiem, lecz nie ma do niego zaufania, jak większość ludzi. Okej, weź drut spawalniczy. Ty, to gdzie mam? A nie, dobra, tu mam. Czy tutaj wszyscy są, nie wiem, chorzy i tak dalej, oprócz nas? Nie podoba mi się ta misja w ogóle, taka dziwna jakaś. Dobra, tylko się cofnijmy i skorzystamy. Ja będę zwiedził sobie tą twierdzę jeszcze. Dobra, chodźmy, warsztat. To zróbmy, to jest potrzebne. Nie jest... To jest potrzebne. Tak, to jest potrzebne do misji. Pręty dla maluchów.
wszystkie modyfikacje. Mamy te, co trzeba, nie? Trzępek historii. Obróć. Tłumacz. Co to jest do diabła? Motor taki. Taki motorowaty taki. Cześć, panie krwiostobrody, czy jak ty tam kurwa masz? Szyb naftowy. Dobra, już tam pokój się. Jak tu zeskoczę, to zginę? Zamiast mnie to tam, więc może lepiej nie skaczę. Tam widzę te. Dobra, słuchajcie. Kończymy tu odcinek. Chciałem jeszcze zakończyć przed wszystkie modyfikacje. Czekajcie. Modyfikacje, no, no ej, no mam wszystkie modyfikacje. Czy nie mam, co jest? Jakie modyfikacje? Że o to ci chodzi, że mam Archanioł? Aha, że nie mogę mieć tego gówna na kolce. Okej, okay, no i misja fabularna ukończona, także w tym momencie kończymy. Tam Beckett nazywa go Waltem, a dla mnie stanowi on kolejny krok ku pojazdowi, któremu potrzebuję. Celem nadal jest Czarne Miasto, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi. Spoko. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed, indeed, yeah. And maybe, maybe not even then. Bora. Dobra, dajcie, kończymy. Dzisiaj, że kolejna misja jest zablokowana, porozmawiam z zlecający, żeby zobaczyć wymagania, które musisz spełnić, by ją odblokować. Porozmawiam, ale to już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się ciepło, yo, 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 hej.